Dzień dobry, witam serdecznie. Drogie raki w czytaniu na miesiąc październik. Zapraszam na horoskop w formie krzyża celtyckiego. Witam raz jeszcze tarot spokojnej ścieżki. Zaczynamy. Pokażcie proszę karty prawdziwy, szczery przekaz dla osób spod znaku raka na miesiąc październik 2024 roku. Proszę o krzyż celtycki, jakie mogą być energie, rady, wskazówki, jakie wydarzenia. Już patrzymy. Raki. W październiku. Raki. W październiku. Wy, raki w październiku, warto byście uwierzyli w swoje możliwości, w swój potencjał zawalczenia o coś. Byście się tutaj nie bali, nie skrywali jakiegoś kompleksu, niepewności. Wasza wiedza, umiejętności są warte inwestowania, są warte pokazania, żeby coś tutaj dla siebie wywalczyć. Pokazują się też tutaj jakieś tajemnice, rywalizacja, niepotrzebna nerwowość. Warto tutaj się wyciszyć, uwierzyć w swoje możliwości, odsłaniać wszelkie tajemnice. Pilnować sekretów, które są ważne, byście budzili zaufanie. No i oczywiście, żeby zwrócić uwagę na to, czy ktoś czegoś przed Wami nie ukrywa. Dobrze. Główne zagadnienie tego miesiąca. Jeszcze raz. Królowa denarów. No to jest czas podejmowania decyzji stabilnych. Zadbania o swoją obfitość, o bezpieczeństwo finansowe. No i dbania o to, żeby Twój wizerunek, żebyś Ty, drogi raku, był wartościowy, czuł się wartościowy, był wartościowy lub była wyzwaniem dla innych. Pokaż też swoje talenty, zdolności, bo może coś skrywasz. Tak jak tu w przełożeniu było pokazane, że masz potencjał, masz możliwości, ale tak jakbyś się szarpał ze sobą, nie był pewny, miał jakiś skryty kompleks, niepewność. Trzeba się odsłonić, bo masz duże zdolności i możliwości. To jest też czas, w którym trzeba wykazać się w pracy samodzielnością, budować zaufanie. No i oczywiście też dla tych z Was, którzy pracują na awans, ten awans może się pojawić, ale musicie pokazać taką swoją nietuzinkowość, pokazać te talenty, których boicie się odsłonić. To jest także wyzwanie dla wielu z Was, by stać się osobą w ogóle niezależną finansowo, niezależną w podejmowaniu decyzji, by zadbać o siebie. Tu jest zadbanie o siebie i jakość swojego życia. Myślę, że warto się skupić na tym, co jest wartościowe, wysokojakościowe, a nie na jakichś takich tymczasowych rozwiązaniach. Trzeba uważać też, czy zbyt wiele nie spędzacie czasu na tym materialistycznym też aspekcie życia, żebyście zwrócili uwagę na to, żeby otoczyć kogoś opieką i troską, a nie tylko myśleć o pracy. Co pomaga, przeszkadza? Co pomaga, przeszkadza? Tutaj czas najwyższy określić swoje potrzeby i zadbać o swoje potrzeby, bo dziewiątka kielichów pokazuje o tym, że spełniają się Twoje marzenia, ale dopiero wtedy, kiedy jesteś świadoma swoich potrzeb, świadomy swoich potrzeb, a nie, że żyjesz po to, by uszczęśliwiać innych, po to, by im nadskakiwać. I Ty wtedy nie czujesz się w pełni szczęśliwa, bo nie spełniasz też swoich aspiracji i swoich pragnień. Warto tutaj skupiać się też na tym, co Ciebie interesuje, jakie Ty masz potrzeby. Pojawia się tu taki też okres samooceny siebie samej, tak? Samoocena siebie samej, no samooceny. Patrzysz na siebie w jakiś taki sposób, gdzie no, chcesz i widzisz, albo dążysz do tego, żeby być wyzwaniem, żeby nie być byle kim, po prostu. Co tutaj może przeszkadzać? To, że na siłę może dążysz do tego, żeby uszczęśliwiać wszystkich, nadskakujesz im i to może być przeszkadzające wszystkim, bo nie pozwala im być rodzinie, dzieciom samodzielnym. Teraz czas spełniać swoje marzenia i zapytać się siebie, czego potrzebujesz. Twoje nastawienie. Król buław.
Jesteś nastawiony na to, nastawiona na to, by z odwagą, szybkością, pewnością siebie działać. Że to może być Twój czas w pracy, że możesz też liczyć na kogoś w pracy, kto jest Tobie przychylny. Drogi Raku, Ty nawet możesz w pracy poznać fajną kobietę, która będzie Ci imponowała. Kobieta w królowej denarów. Tutaj też pojawia się możliwość rozwinięcia właśnie zawodowego przy kimś, kto tutaj jest królem buław. Masz też może w relacji osobistej jakąś sprawę z tym królem buław do załatwienia. Jakaś jest trudność. Ty mu nadskakujesz zamiast myśleć o sobie. Ty musisz nadrabiać pewne rzeczy, a tutaj ten mężczyzna tak bardzo myśli o sobie. Czas najwyższy określić swoje potrzeby i tak z taką większą pewnością i z taką może nawet energią męską u niektórych kobiet szczególnie, żeby wziąć się za siebie. Macie w głowie rzeczywiście jakiegoś mężczyznę. Dobra, podstawa tej sytuacji. No i pokazała się tutaj kolejna karta, ta sama z przełożenia piątki buław. Chcecie zawalczyć o siebie, szczególnie o swoje marzenia, pragnienia zawodowe. Możecie naprawdę ścigać się w rywalizacji o to, żeby zdobyć awans. I macie równe szanse. Warto tu grać fair i uważać na wszelkie nieczyste zagrania. Wszelkie przeszkody jesteś w stanie pokonać, pokazując dojrzałość emocjonalną oraz takie nietuzinkowe podejście. Wiecie może, że jest stres, może jest jakaś taka walka ogólna i trochę to tutaj wymaga takiej siły Twojej woli, odwagi i takiego poczucia, że dasz sobie świetnie radę. Możesz tutaj wywalczyć coś ważnego dla siebie, ale także możesz skonfrontować coś tutaj z kimś i to będzie dobre dla Ciebie. Co odchodzi do przyszłości? Do przeszłości odchodzi no zranione uczucie, jakieś takie rozczarowanie lub strata emocjonalna lub odejście kogoś będzie do przepracowania, jakaś może też żałoba, może wyrzuty sumienia wobec kogoś, zranienie, które ktoś spowodował. Trzeba z tego wyjść, z tych negatywnych emocji, porzucić i już to serduszko uleczyć. Też nie żyć często w takich energiach, które polegają na roztrząsaniu starych spraw, roztrząsaniu niezręcznych sytuacji. Nie ma co roztrząsać niezręcznych sytuacji. Masz szansę tu wyjaśnić jakieś rzeczy, które widzisz, czy wyjaśnić jakąś przeszkodę, która zaistniała. Masz szansę. Najbliższy czas pokazuje, że tak, wszystko co było... Co się działo, masz szansę z taką siłą woli, mocą i poczuciem triumfu załatwić, uleczyć, uzdrowić. Może to chodziło o to, o rozbieżność zdań, może chodziło o to, że Ty chciałeś czegoś innego, a druga osoba chciała czegoś innego, a może po prostu żałujesz niepodjęcia żadnego działania. Teraz przychodzi do Ciebie informacja, tak, to jest czas pokonywania przeszkód. To jest czas nadziei na to, że zwalczysz wszystko, co w tym rozczarowaniu piątki kielichów się zadziało. Rozczarowanie na płaszczyźnie emocjonalnej, w kwestiach zawodowych, relacji międzyludzkich czy osobistych, jakichkolwiek. Negatywne emocje czas porzucić, czas się ukierunkować. Tu jest taka siła, silna wola psychiczna i fizyczna, taka szybkość i zielone światło do tego, żeby działać. To jest też czas, kiedy możesz mieć potrzebę podróży, wyjazdu, zawalczenia o siebie. Możesz tutaj starać się w partnerstwie zawodowym dorównać, sprostać, ale też podjąć współpracę na równych zasadach. Ale to wymaga właśnie siły woli i przekonania o swoich możliwościach i komunikowania tych swoich potrzeb. Wasze wewnętrzne nastawienie, jak Wy się tutaj widzicie? Widzicie to w ten sposób. Szóstka denarów. Równowaga energii dawania i brania to jest słowo klucz, hasło klucz do tej karty. Więc jeśli nie widzicie obopólnie korzyści, obopólnego zaangażowania w relacjach, zwłaszcza osobistych, gdzie jedno ciągnie w jedną stronę, drugie w drugą, to na pewno w to nie pójdziecie. Chcecie równowagi. Chcecie, żeby pewne też rozliczenia z
zaistniały. Tutaj szarpiecie się, myślicie, boicie się, macie jakiś konflikt wewnętrzny w sobie, ale nie. Warto zawalczyć, sięgnąć po to, co powinno wrócić do ciebie, co powinno być z tobą rozliczone, co powinno zostać tobie oddane. Jeśli się czymś stresujesz, bo zaszła jakaś niezręczna sytuacja, rusz i załatw to. Sięgaj też po pomoc, po wsparcie. Jeśli ktoś wyciągnie do ciebie rękę o zgodę lub zawalczy o ciebie, to również wykaż się zainteresowaniem, równowaga, wdzięczność oraz jednocześnie kontrola sytuacji. Energie z zewnątrz, energie z zewnątrz. Energie z zewnątrz. Coś sprawi, że będziesz się martwić, martwiła, ale da ci to też jednocześnie przeświadczenie, że trzeba z tym skończyć. Jakaś przeszłość znowu się pokazuje. Zarysowuje się przyjazd tego mężczyzny w królu buław do ciebie, który wzbudza jakieś takie zmartwienie. No i nie wiem właśnie, czy to jest relacja osobista, czy ty masz kogoś takiego, kto właśnie sprawia tobie trudność. Spowoduje, że ty będziesz mieć co do tej sytuacji jakieś przeczucia. Ktoś sprawi, że właśnie będziesz też myśleć ciągle i nakładać na siebie problemy nie swoje, tylko tego kogoś. Zaraz zobaczymy obawy i nadzieje i obawy. Nadzieje i obawy, cesarzowa. Nadzieje i obawy. Masz szansę wyjść z każdej sytuacji obronną ręką, jeżeli uwierzysz w siebie, w swój potencjał i możliwości. Wykorzystasz swoją energię, zwłaszcza tutaj widzę kobiecą, po prostu potencjał i weźmiesz sprawy po prostu w swoje ręce. Zakończysz coś, co jest dla ciebie nierentowne, coś, co ci przeszkadza, coś, co powoduje straty finansowe, coś, co powoduje stresy, wszelkie zmartwienia. Chcesz harmonii, ale trochę się boisz właśnie, czy do tego dojdzie. Czy będziesz mogła, czy będziesz mógł się też rozwinąć tutaj zawodowo. Chcesz tego spokoju, bogactwa, obfitości, pewności siebie, stabilizacji. Tego tu na pewno chcesz. I przyjdzie coś z zewnątrz, ktoś lub coś z zewnątrz, kto sprawi, że będziesz właśnie musiała, drogi raku, zejść na ziemię. Po pewnych zmartwieniach naprawdę przyjdzie słońce, przyjdzie świt. Wstanie nowy dzień. Dobra, jak się kończy ten miesiąc dla Was, raki? Nowymi początkami, świetną, nową energią. Szczególnie w sprawach zawodowych zainspiruje Ciebie jakiś mężczyzna. To na pewno, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, jest potencjał na ten miesiąc. Nowego projektu, takiej też kreatywności, wskrzeszenia nowej, takiej mocnej i w entuzjazmie energii do zadań nawet tych starych. Ktoś tutaj pokaże, że jeszcze dodatkowe starania są potrzebne, żeby coś więcej się zadziało w Twoim życiu zawodowym. Ten król buław, przy tym asie buław, mówi o tym, że znana Tobie osoba, przyjaciel, kolega, z którym jeszcze dotychczas nie byłeś, może być Tobą zainteresowany. Ty, raku, też będziesz się podobać albo on będzie się podobał Tobie. Natomiast zastanawiasz się, czy to jest warte zainteresowania, ponieważ tu mamy króla buław, potencjał kreatywność w sferze zawodowej, możliwość ruszenia do przodu, wyjścia z jakiegoś problemu przy dziewiątce mieczy, koniec zmartwień, takie twarde stąpanie po ziemi, zrozumienie, że jeżeli współpraca nie idzie ramię w ramię, to może z tego nic nie być. Trzeba postawić tutaj na siebie i też mieć jakieś warunki i też mieć coś do powiedzenia. A ty się może boisz, że nie masz nic do powiedzenia, boisz się powiedzieć cokolwiek. Taka decyzyjność jest tutaj u ciebie potrzebna. Ale w relacjach osobistych rozbieżność jest pomiędzy tobą a tym królem buław. Jest inicjatywa jak najbardziej od strony tego człowieka, ale najbardziej korzystnie to wypada w sferze zawodowej, w biznesie, w rozwoju zawodowym, bo w uczuciach tutaj nie ma rozwoju. Tu jest taka bardziej seksualność, fizyczność, zainteresowanie, podniecenie, znów wejście do gry, że tak powiem, bo tutaj jest gra, rywalizacja, możliwość zdobycia, zawalczenia, ruszenie z tym do przodu i as buław, tak? Czyli
czyli taki entuzjazm i nowa pasja. W ogóle nowa pasja u Was, raki, może się pojawić, coś Was zainteresuje i ta pasja chcielibyście, aby przełożyła się kiedyś na biznes własny i żeby dała Wam pieniądze. Tak ten rozkład wygląda. No dobra, w relacjach osobistych warto, abyście dbali o ważność siebie nawzajem w związku. O to, żebyście ramię w ramię ze sobą byli. Jeśli zaszły jakieś niezręczne sytuacje, gdzie ktoś przekroczył wobec Ciebie granice, należy to ze sobą wyjaśnić, zrównoważyć tę energię i żyć w partnerstwie, zgodnym partnerstwie. Dążyć też do porozumienia, do zgody, do zrównania energii. Nie bać się swojej kobiecości, podkreślić coś, jeśli chodzi o Wasz wizerunek. Nie dawajcie się też porównywać, bo wiele stracicie na wartości. W relacjach oczywiście osobistych. Wiadomość od aniołów i przodków. Mędrczyni, rozwijaj się w obecnej sytuacji. I już patrzymy. Mamy mędrzec, tu gdzie my mamy mędrczyni, tutaj na końcu, już czytam. Weź się do roboty, bądź niezawodny i zaangażowany, otwarty na mądrość i spostrzeżenia starszych od siebie. Zobaczcie się tutaj, raczki, tu jest praca własnych rąk, otwartość, pokazanie swoich talentów, możliwości, nietuzinkowości, nieszablonowości. Tutaj też ktoś może Tobie w biznesie powiedzieć, że możesz zawalczyć tutaj o coś dla siebie. Ktoś Cię zainspiruje i doda Tobie mocy i siły. Wiedza mędrczyni opiera się na czymś, czego często brakuje przedstawicielom młodego pokolenia. Na zaangażowaniu i rzetelności. Tak samo jest tutaj, kochani. Kiedy pojawia się ta karta, jesteś prowadzony, by dalej pracować nad rozwojem w obrębie aktualnej sytuacji. To też może dotyczyć wszelkich problemów, które masz teraz, drogi raku. Trzeba brać sprawy w swoje ręce, po prostu. Bądź zaangażowany w zadania i projekty, których się podejmujesz. Czasami bardzo łatwo jest się znudzić lub poczuć się przytłoczonym, ale przerwij to. Tutaj też jest to przytłoczenie pokazane. Dokładnie, czas ruszyć, przerwać to. Jakąś taką energię wskrzesić, ruchu i działania. Przypomnisz sobie, jak to jest doświadczyć zawodu i nierzetelności, ale nie po to się urodziłeś. Kontynuuj zatem pracę nad aktualnym przedsięwzięciem, ponieważ na dłuższą metę okaże się to niezwykle korzystne. Rezonuje, rezonuje, kochani. Dobra. Teraz odpowiedź anielska, gdybyście mieli jakieś pytanka, ja wylosuję 3 karty. Odpowiedź anielska. Proszę o 3 karty dla osób spod znaku raka na ich pytania. Pierwsza karta, druga karta, trzecia karta. I wybierajcie. Pierwsza, druga i trzecia. Odpowiedź numer 1. Mało prawdopodobne. Odpowiedź numer 2. Sukces. I odpowiedź numer 3 w przeciągu kilku miesięcy. Niech Wam się darzy, niech Wam się szczęści, wszystkiego dobrego, miejcie się dobrze. Pa, pa.